celu instalacji najnowszego oprogramowania do obsługi programatorów serii VP i GP w przeglądarce wpisujemy adres www.programatory.com. W środkowej kolumnie strony znajdziemy linki do poszczególnych wersji oprogramowania. Klikamy w link prowadzący do najnowszej wersji. Następnie pobieramy aplikację podstawową odpowiednią dla posiadanej przez nas wersji systemu operacyjnego. Do wyboru mamy wersję 32 lub 64-bitową. Po pobraniu przystępujemy do instalacji. Klikamy pobrany plik i postępujemy według wskazań pojawiających się na ekranie komputera. Prezentowane screeny dotyczą sytuacji, kiedy na komputerze była już wcześniej zainstalowana starsza wersja oprogramowania do obsługi programatorów firmy Wayley. W tym przypadku instalator najpierw przeprowadza proces odinstalowywania starszej wersji oprogramowania. W przypadku pierwszej instalacji proces zacznie się dopiero od aktualnie prezentowanego screenu. Postępujemy dalej według poleceń pojawiających się na ekranie. Wracamy na stronę www.programatory.com, skąd pobraliśmy najnowsze oprogramowanie podstawowe i z miejsca zaznaczonego na aktualnym screenie pobieramy nakładkę służącą do uaktywnienia polskiej wersji językowej aplikacji Velon. Instalujemy aplikację Velon.pl, uruchamiając ściągnięty plik i postępujemy według wskazówek pojawiających się w kolejnych oknach. Po instalacji uruchamiamy aplikację Velon.pl, klikając w utworzony na pulpicie skrót Velon.pl. Pojawia się okno rejestracyjne. W pierwszym rzędzie zaznaczamy, gdzie kupiliśmy programator, czy w firmie Tomsat, czy poza firmą Tomsat. Wpisujemy proponowaną przez nas nazwę użytkownika, nasz adres e-mail oraz numer dokumentu zakupu. Jeżeli dokumentem zakupu jest faktura, podajemy numer faktury. Natomiast w przypadku paragonu wpisujemy datę oraz numer paragonu widoczne na paragonie w linii bezpośrednio pod numerem NIP. Jeżeli dokonaliśmy zakupu poza firmą Tomsat, wpisujemy również pełne dane sprzedawcy programatora. Następnie klikamy przycisk Wyślij mail. Po weryfikacji przez pracownika firmy Tomsat otrzymają Państwo kod aktywacyjny, który należy skopiować w odpowiednie pole. Do prawidłowej rejestracji konieczne jest również wpisanie deklarowanej w procesie rejestracji nazwy użytkownika. Jeśli korzystają Państwo z systemu Windows Vista lub Windows 7, procedurę aktywacji należy przeprowadzić jako administrator. W tym celu należy uruchomić program Velon.pl jako administrator.